weszły ten mecz, chociaż było cholernie ciężko, bo no nie weszłyśmy w ten mecz tak, jakbyśmy sobie wymarzyły. Myślałyśmy, że wszystko pójdzie, wszystko łatwo i przyjemnie w tym trzecim spotkaniu. No i jak zobaczyłyśmy 2-0, to trochę nas przerosło to myśl, że mamy jeszcze wracać do Rzeszowa, dlatego no bardzo się cieszymy, że odwróciłyśmy ten mecz i możemy teraz zawiesić złote medale na szyjach i cieszyć się tutaj z kibicami razem w Policach. W tym momencie ciężko jest się cieszyć z tego medalu, ale myślę, że jutro, pojutrze, za 2-3 dni, jak ochłoniemy, to będziemy się potrafiły cieszyć i z tego, co zrobiłyśmy w tym sezonie. Chociaż uważam, że naprawdę jakbyśmy jeszcze troszkę powalczyły, to mogłyśmy wrócić do Rzeszowa i mogło się wszystko jeszcze odwrócić. Teraz możemy gdybać, no niestety Chemik się cieszy, bardzo im gratuluję. To jest mój ostatni sezon, ale mam nadzieję, że Developers w przyszłym sezonie będzie miał to złoto, bo kluby, kibice naprawdę bardzo na to zasługują. Na pewno cieszy po takim ciężkim sezonie, gdzie nieoczekiwanie odpadłyśmy z pucharu. Super puchar przegrany. No, musiałyśmy wygrać to złoto, nie widziałam innej opcji. To naprawdę jest zwieńczenie tego sezonu dla mnie idealne. No cóż, no, każdy, kto pracuje w tym fachu, to wie, jakie to jest trudne. Natomiast powiem jedno, warto to wszystko poświęcić po to, żeby osiągnąć taki sukces. Także no, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Nie dociera to jeszcze do mnie tak całkiem, ale czas na świętowanie na pewno przyjdzie. Myślę, że i tak wiele historycznych dla klubu rzeczy się wydarzyło w tym roku. No teraz jest niedosyt, teraz są łzy. Ale myślę, że finalnie, robiąc rachunek sumienia po tym sezonie, będziemy zadowoleni. Pracowałyśmy ciężko cały sezon. Myślę, że dużo osób w trakcie sezonu skreślało nas w szansach o to, żeby zdobędziemy mistrzostwo. Natomiast pokazałyśmy w tych playoffach klasę i tyle. Razem z zespołem i z całym sztabem od samego początku wierzyliśmy w to, że da się to zrobić. Mimo tego, że pierwsza część sezonu nie zawsze nam się układała tak, jakbyśmy tego chcieli. No ale mamy tak klasowe zawodniczki, tak wspaniały zespół, że wierzyliśmy w to do końca. Zresztą było widać nawet dzisiaj, w tym meczu, gdzie mieliśmy naprawdę sytuację podbramkową. Przegrywaliśmy 2-0. Niewiele nam wychodziło tak, jakbyśmy sobie chcieli. Trochę byliśmy usztywnieni szansą zwycięstwa chyba tego, że to mistrzostwo jest tak blisko. No ale cóż, to z wyniku 2-0 na 3-2 to chyba udowadnia, że chyba zasługujemy na ten tytuł i no, cóż, mogę powiedzieć, że jestem chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jeśli mogę powiedzieć jeszcze dwa słowa, chciałbym to zwycięstwo zadedykować mojej rodzinie, która mnie cały czas wspiera oraz wszystkim polskim trenerom, którzy czasami są niedoceniani w swoich klubach. I też apel do panów prezesów wszystkich klubów pierwszej ligi Ekstraklasy. Myślę, że jest to dowód na to, że polski trener także może zdobyć Mistrzostwo Polski. Jeżeli mogę się pochwalić, też czy nie mogę się pochwalić? Oczywiście, że tak, jeszcze nagrywamy jakiś rozmów. Wydaje mi się, że no, ja personalnie osiągnąłem ogromny sukces, który był ważny bardzo dla mnie, ponieważ zdobyłem oprócz tego Mistrzostwa Polski, teraz to jest najważniejsze w mojej karierze. Wygrałem także pierwszą ligę, wygrałem drugą ligę, zdobyłem Mistrzostwo Polski juniorek, ale też, uwaga, zdobyłem też Mistrzostwo Polski na plaży. Także wydaje mi się, że nikt tego wcześniej nie osiągnął i chyba jestem pierwszy. Także jestem bardzo szczęśliwy.